45 samochodów przewożących drewno protestowało we wtorek 22 marca pod siedzibą Stora Enzo. Długi ciąg samochodów jedących 20 km na godzinę skutecznie utrudnił komunikację w mieście. Do protestu kierowców zmusiła oszczędność pracodawców kosztem bezpieczeństwa na drogach. Powodem dzisiejszego protestu jest to, że wszelkie zakłady, stosując niskie stawki, zmuszają nas do tego, żebyśmy przeładowywali samochody, co stwarza zagrożenie na drogach. Przewoźnicy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem przeładunku transportu. Problem istnieje już od dłuższego czasu. Niestety, nic się nie zmienia na lepsze. Nasz związek już od 4 lat próbuje rozmawiać z celulozami, z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z drogami, Główną Dyrekcją Dróg Krajowych, z drogami powiatowymi. Do tej pory wszystkie rozmowy kończyły się fiaskiem. Pierwsze rezultaty działań transportowców już są. Dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że jednym z rezultatów naszych działań na dzień dzisiejszy za przeładunek pojawiła się pierwsza kara, po prostu Inspekcja Transportu Drogowego. Poza tym, że nałożyła karę za przeładowanie na przewoźnika, również nałożyła karę na Lasy Państwowe za to, że wydały taką ilość przewoźnikowi. Protestujący złożyli w firmie Stora Enzo petycję ze swoimi żądaniami. Stora Enzo może być tylko pośrednikiem w rozmowach z przewoźnikami, bowiem za negocjacje stawek i umowy z transportowcami odpowiada oddzielnie działająca spółka Stora Enzo Timber, wyjaśniła nam Maria Rochowicz z Biura Promocji Stora Enzo Poland. Transportowcy poczekają na odpowiednie decyzje do końca marca. Jeżeli przez ten czas Stora Enzo nie wykaże chęci zmian i rozmów, od 1 kwietnia zostanie wstrzymany transport drewna. O rozwoju sytuacji będziemy informowali na bieżąco.